Badania wydolnościowe dają nam bardzo wiele informacji na temat zawodnika. Określają nie tylko wydolność, którą zawodnik prezentuje na dany moment, na dzień badań, ale może nawet co ważniejsze, mówią nam o tym, jakie są rezerwy w organizmie, co można z tego naszego organizmu jeszcze wycisnąć. Zawodnik ma na twarzy założoną taką maseczkę. Ta maseczka jest podłączona przewodami do specjalistycznej aparatury, do tak zwanego analizatora, który rejestruje każdy oddech. Tak? Czyli rejestrujemy pracę układu oddechowego, ale też pracę układu krążeniowego, bo osoba ma założony specjalny pulsometr. Czyli sprawdzamy, krótko mówiąc, jak pracują płuca i jak pracuje serce. Zawodnik, jeżeli jest to biegacz, wykonuje badanie na bieżni, zaczyna od określonego pułapu, od rozgrzewki i potem obciążenie wzrasta o 2 km co 3 minuty, czyli 10 km, 12, 14, 16 i tak dalej. Wykonuje test do zmęczenia. Widzimy, jakie jest faktyczne tętno maksymalne, czyli nie obliczamy tętna maksymalnego przykładowo ze wzoru 220 minus wiek, bo ten wzór kompletnie się nie sprawdza w praktyce, ale widzimy, jak to jest realnie. Tak? Zawodnik uzyskał jakieś tętno, stwierdził, że już dalej biec nie może i wiemy, że to jest jego tętno maksymalne. Czyli sprawdzamy pracę serca i sprawdzamy pracę płuc, bo jak wspomniałem, każdy oddech tego zawodnika jest rejestrowany, dzięki czemu z kolei widzimy między innymi, jaka jest tak zwana wentylacja minutowa płuc, czyli ile powietrza przechodzi przez płuca zawodnika w ciągu minuty. Wiadomo z badań naukowych, z doświadczeń, że u sportowca wytrenowanego ilość powietrza, która przechodzi przez płuca, przekracza często 200 litrów na minutę. Jeżeli mamy zawodnika, u którego ta wentylacja minutowa wynosi przykładowo 130 litrów na minutę, no możemy podejrzewać, że nie ma w pełni ukształtowanych płuc, że właśnie rezerwa znajduje się w płucach. Bo 200 litrów może nie każdy, ale 170 litrów, 180, każdy zdrowy, wysportowany mężczyzna w tym przypadku jest w stanie uzyskać. Mając takie badania, mając takie wyniki, możemy ukierunkować trening tego biegacza właśnie na większą, większą eksploatację płuc podczas treningu, czyli między innymi wysiłki interwałowe, podbiegi, jakieś skipy, czyli takie ćwiczenia, które bardzo mocno angażują płuca do pracy. Tak? Czyli w tym momencie zawodnik nie trenuje na ślepo, tylko wiemy dzięki tym badaniom, na co zwrócić uwagę, na jakie akcenty treningowe powinniśmy położyć nacisk, żeby ten zawodnik te swoje rezerwy mógł poprawiać, mógł z tego organizmu czerpać jeszcze więcej. Podczas badań wydolnościowych my pobieramy kwas mlekowy, czyli pobieramy kropelkę krwi, dzięki czemu uzyskujemy informacje na temat zakwaszenia organizmu. No i to zakwaszenie też nam daje wiele informacji, bowiem wiadomo, że podczas wysiłku takiego jak półmaraton czy maraton organizm często się zakwasza. Mając takie wyniki widzimy, jak szybko się zakwasza, jakie jest jego maksymalne zakwaszenie, ile ten zawodnik potrafi znieść podczas dużego zmęczenia. Mając komplet tych wszystkich badań wydolnościowych, potrafimy bardzo precyzyjnie ułożyć trening na poprawę poszczególnych elementów. Zawodnik ma zawsze wyznaczane strefy tętna, tak? Czyli ma nie tylko ten próg przemian beztlenowych obliczony precyzyjnie, ale też 4 bądź 5 stref tętna, na przykład na odchudzanie, na regenerację, na poprawienie wydolności, na podniesienie progu beztlenowego, dzięki czemu zawodnik, jeżeli posiada pulsometr, może trenować rozsądnie, trenować z głową, a przede wszystkim tak, żeby to było skuteczne. Bo jeżeli zawodnik tych badań nie ma, to naprawdę nie wie, na jakim tętnie powinien biegać, żeby osiągać czy podnosić poszczególne swoje parametry. On może się domyślać, on może być blisko tych parametrów, ale no jeżeli one nie są precyzyjnie oznaczone, no to często są one, trening nie jest na 100% efektywny. Badania wydolnościowe powinno się wykonywać przynajmniej 2 razy w roku. No są osoby, które wykonują częściej 4 czy nawet 5 razy w roku, jak kolarze. Chodzi o to, że im częściej my wykonujemy badania, tym możemy częściej korygować trening. Tak? Jeżeli pan sobie robi na przykład co pół roku, no to jak pan sobie zrobi dzisiaj,
dostaje pan jakieś wytyczne treningowe, przychodzi pan za pół roku i my widzimy, co się zmieniło. Jakie parametry poszły w górę, czy to, nie wiem, czy poniosło się tętno, czy może wentylacja płuc, a może jakieś inne parametry się poprawiły, bądź pogorszyły, bo często jest tak, że osoba na przykład trenuje zbyt dużo, zbyt intensywnie, albo trener zawodnikowi narzuca, mimo tych badań wydolnościowych, jakieś swoje metody i zdarza się tak, że zawodnik przychodzi za pół roku i jakiś parametr się obniżył. No, mówi nam to tyle, że trening nie do końca był odpowiednio ułożony, często mówię, są to zbyt mocne akcenty i tak dalej. Dlatego ważne jest to, żeby zawodnik bądź trener, który ma do dyspozycji wyniki badań wydolnościowych, jednak się na nich opierał i no, starał się mimo własnych doświadczeń wyciągać wnioski z tych badań, bo one dużo nam o naszym organizmie mówią. W związku z tym im częściej je wykonujemy, tym możemy wprowadzać pewne modyfikacje. Wykonują je osoby bardzo młode, już od wieku praktycznie 14-15 roku życia, do osób, które mają powyżej lat 60, bo i takie osoby uprawiają sport, tak? Często osoby, które mają lat 60 i więcej, biegają w biegach maratońskich, dlatego także takim osobom badania na pewno przyniosą dużo pożytku. Na pewno tak, bo mając informację na temat pana organizmu, możemy zaprogramować strefy treningowe w ten sposób, żeby pan podnosił sobie na przykład wytrzymałość organizmu albo próg przemian beztlenowych, który właśnie w biegach krótszych ma duże znaczenie, bo chodzi o to, że im wyżej ten próg beztlenowy jest ustawiony, czyli im wyższe tętno zawodnik może osiągać, tym większy wysiłek wykona, tym mniej się zmęczy, a tym samym szybciej przebiegnie. Więc nawet dla osób, które biegają na dystansie 10 km, jak najbardziej takie badania są wskazane, bo ukierunkowują trening na podnoszenie tych parametrów.